aleje Runeterra. Wszyscy polegną. Pochłoniemy cię i staniemy się tobą. Za każde upadłe miasto stawiamy 10 nowych. Za każde odebrane życie rodzimy 1000 pomiotów pustki. Pustka pochłonie was wszystkich. Opanowana, bezbłędna i bezwzględna. Ogłosiła światu swoje przybycie, a jej plany są wszystkim znane. Chyba nie trzeba jej przedstawiać. Witajcie w prezentacji bohaterki Belwet. Gdy zabija bohaterów lub duże potwory, gromadzi ładunki lawendy, które na stałe zwiększają jej prędkość ataku. Ta premia do prędkości ataku nie ma ograniczeń, więc im więcej ofiar pożre, tym szybciej zatriumfuje nad wrogami. Oczyszczę ten świat do cna. Lawendowa śmierć zwiększa też prędkość dwóch następnych ataków podstawowych Belwet po użyciu umiejętności. Może jednocześnie mieć 6 ładunków tego efektu. Ku Belwet to przypływ pustki. Pozwala na doskok i zadanie obrażeń wszystkim wrogom, których trafi, nakładając efekty przy trafieniu pierwszemu z nich. Dzięki przypływowi pustki Belwet może doskoczyć w 4 kierunkach. Każdy ma swój własny czas odnowienia. Czas odnowienia przypływu pustki skaluje się wraz z prędkością ataku, więc lawendowa śmierć przyspieszy nieuchronną zagładę waszych wrogów. Mój świat czeka! Przypływ pustki nie pozwala na doskakiwanie przez ściany, gdy macie pusty brzuch, ale o tym później. Po użyciu W, powyżej i poniżej, Belwet uderza ogonem o ziemię, zadając obrażenia, podrzucając i spowalniając wrogów. Jeśli trafi bohatera, to powyżej i poniżej odnowi przypływ pustki w jego kierunku, by Belwet mogła skrócić dystans i pożreć ofiarę. Przepadnij! Królewski wir to E Belwet. Unieruchamia Belwet, która wyprowadza serię cięć przeciwko celowi o najmniejszej liczbie punktów zdrowia, w tym stworom i potworom. Nieruchoma Belwet wydaje się być łatwym celem, ale jest wręcz przeciwnie. Królewski wir zmniejsza otrzymane obrażenia i daje kradzież życia, zwiększając zadawane obrażenia zależnie od brakującego zdrowia celu. Liczba cięć, podobnie jak czas odnowienia przypływu pustki, zależy od prędkości ataku. Belwet nie jest jakimś tam zwykłym potworem. Zachowuje się jak na prawdziwą cesarzową przystało. Kto wie, może kiedyś zaprosi nas na jakąś wystawną ucztę albo... Co? Co to jest? Jestem w niebezpieczeństwie. Chyba powinniśmy skończyć tę prezentację, zanim spotka nas zagłada. Super umiejętność Belwet to bezustanny bankiet. Jej efekt bierny pozwala zadawać nieuchronne obrażenia przy co drugim ataku podstawowym na ten sam cel, niezależnie od formy. Ten efekt może się kumulować bez końca, dlatego warto wykańczać wrogów po kolei. Zmiana celu pozbawi was ładunków, więc dobrze się zastanówcie, kto będzie w jadłospisie. Jak widzieliście, zabicie bohatera lub potężnego potwora pozostawia koralowiec pustki, który Belwet może zjeść, by przybrać swoją prawdziwą formę. Dobrze cię wykorzystam. Po zjedzeniu koralowiec eksploduje i zadaje obrażenia wrogom, a także daje Belwet ładunek lawendy. W formie superumiejętności maksymalne zdrowie, zasięg ataku i prędkość ruchu poza walką cesarzowej zostają zwiększone. Po zjedzeniu ze smakiem kolejnej ofiary i przybraniu swojej prawdziwej formy, Q, czyli przypływ pustki, pozwoli na pokonywanie ścian. Nie skryjesz się! Może zastanawiacie się teraz, czy Belwet oszczędzi inne istoty z pustki. Otóż nie. Gdy Belwet zabije potężnego potwora pustki i pożre koralowiec, to jej super umiejętność zostanie wzmocniona i będzie mogła dłużej pozostać w swojej prawdziwej formie. Koralowiec z potężnego potwora pustki pozwala też Belwet na wskrzeszenie zabitych w pobliżu stworów pod postacią ławicy pustki, gotowej szerzyć zniszczenie na alei. Zjedzenie kilku koralowców wydłuża czas trwania bezustannego bankietu. Pochłaniać, rosnąć i tworzyć od nowa. Pamiętajcie jednak, że przy zmianie formy na ludzką cesarzowa traci wszystkie premie i ulepszenie przypływu pustki. Grając nią, powinniście być tak precyzyjni, jak ona sama. Ma olbrzymią wiedzę i pamięć sięgającą milionów lat wstecz, ale jej fizyczne ciało pojawiło się na świecie niedawno. Jest raczej słaba we wczesnej fazie gry, ale rośnie w siłę wraz z każdym pochłoniętym nieszczęśnikiem. Zapamiętam to! Dżunglując, starajcie się pożerać duże potwory, by skumulować jak najwięcej ładunków lawendowej śmierci.
Belwet w formie super umiejętności jest silniejsza, a przy okazji wygląda bardziej okazale. Dlatego farmcie ile się da, aż dobijecie do 6 poziomu. Wtedy zobaczycie, kto jest prawdziwym mistrzem. Zasmakuję twojego bólu. W środkowej fazie gry skupcie się na zabiciu Herolda albo nawet Barona, bo sprawią, że Belwet będzie wyjątkowo silna dzięki wydłużonej super umiejętności i zalewającej aleje ławicy pustki. Każdy kęs z tego świata przyczynia się do naszej metamorfozy. Cesarzowa jest tylko jedna, więc nic dziwnego, że nie czuje się najlepiej w walkach drużynowych, zwłaszcza w ludzkiej formie. Spróbujcie wykorzystać okazję do dywersji i walczyć jeden na jeden ze swoimi bezbronnymi ofiarami, to znaczy przeciwnikami. Gdy wrogowie będą już uciekać w popłochu, to dogońcie ich dzięki przypływowi pustki i zatrzymajcie, używając powyżej i poniżej. To odnowi przypływ pustki na wypadek, gdyby ofiara bardzo się wyrywała. Kontynuujcie rzeź, wykorzystując jak tylko się da efekt bierny bezustannego bankietu, a potem zakończcie żywot przeciwnika królewskim wirem i zabierzcie się za kolejne danie. Przed użyciem skonsultujcie się z... Nie, po prostu pożerajcie wrogów. Tak wielka odwaga przetrwa we mnie. Belwet to esencja wszystkiego, co pochłonęła pustka. Jej istnienie to znak końca naszej ery, a jej zwycięstwo jest nieuniknione. Jesteście gotowi, by utonąć w lawendowym morzu? Cesarzowa czeka. Skorzystajcie z poniższych linków, by dowiedzieć się więcej o Belwet. Pustka domaga się, bym istniała. Zatem istnieje.